taka nowa forma filmiku, tym razem coś w stylu unboxing. Będziemy otwierać paczkę, którą kupiliśmy na Oliksie. Co w niej jest, ja wiem, wy nie, ale zaraz się dowiecie. Zakupiliśmy kierownicę. Jest to kierownica z Volkswagena. Konkretnie z Golfa 1. Jeszcze konkretniej w wersji GTI. Taka oto kierownica. Ja ją widzę pierwszy raz na żywo. No i muszę powiedzieć, poza tymi rysami jestem pozytywnie zaskoczony. Nie była droga. Nie ma żadnych uszczerbków. Nie jest za bardzo porowata. Rdzy za dużo też nie ma. Aczkolwiek widzę, że ktoś już ją rzeźbił. Tutaj ta naba jest na nowo przynitowana i to nie wróży za dobrze. Co więcej, mam wrażenie, a nawet jestem pewien, że ktoś ją tutaj spawał. Wniosek z tego taki, że będziemy się kontaktować ze sprzedającym i żądali zwrotu części kwoty. Ale to trudno. Generalnie sama kierownica jest w bardzo fajnym stanie. Taki element mam z kierownicy, która jest w bardzo złym stanie. Więc roznitujemy to i profesjonalnie damy to z powrotem zanitować i będzie fajna kierownica. Oto i klakson. I tu kolejna niespodzianka. Nie jest to klakson, a jest to żywiczny odlew klaksonu. Ja nawet znam człowieka, który zrobił ten klakson, ten odlew, ponieważ z nim rozmawiałem kiedyś na temat tego, czy mógłby mi zrobić taki odlew do drugiej kierownicy bez tej skazy, a on robił wszystkie odlewy, a zrobił ich kilkanaście albo kilkadziesiąt nawet i puścił w Polskę. Wszystkie te odlewy były z tą skazą, ponieważ zrobił jedną czy dwie formy z tego samego oryginalnego klaksonu. I o ile fajnie udało mu się zachować strukturę materiału w tym odlewie, to mu trzeba przyznać. I schodki tutaj też są fajne. Łącznie z samym numerem fabrycznym, który jest na dnie. Jest to bardzo fajny odlew generalnie. Ale ja w pierwszym momencie dałem się nabrać dopiero jak go obróciłem, zobaczyłem te linie tutaj powstające podczas rozcinania formy. Zorientowałem się, o co chodzi. No, kolejny fail z tą kierownicą. Znaczek tak samo jest żywicznym odlewem. Jest kiepskim żywicznym odlewem. Łącznie z tym, że ta część też jest. No cóż, będziemy się musieli z panem skontaktować i przeprowadzić nieprzyjemną rozmowę.